Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 12 minut po godzinie 9. Słowo za słowo także po godzinie 9 w związku z nową ramówką RDN Małopolska, dostosowaną do potrzeb naszych słuchaczy, mieszkańców, w związku z tym, że za 3 tygodnie równo wybory samorządowe. Zbigniew Kajpus, radny miejski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. Jedynka na Grabówce, kandydat do Rady Miasta z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dlaczego do Rady Miasta? Tak, kandyduję do Rady Miasta, do Rady Miejskiej w Tarnowie, dlatego że jestem tarnowianinem, tutaj się urodziłem, z tym miastem jestem związany i chciałbym pracować dla Tarnowa, dla mieszkańców. Po prostu czuję taką potrzebę i wiem, że mogę coś dobrego zrobić dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców. A w pierwszej kolejności co zrobić? Takie zadanie palące, numer jeden, najważniejsze, priorytetowe dla tego miasta, to co? No przede wszystkim, pani redaktor, dalsza rozbudowa szpitala miejskiego w Tarnowie o nowe oddziały kardiologiczne oraz naczyń, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o opiekę medyczną w naszym mieście dla mieszkańców. I nasze deklaracje były moje, aby opieka medyczna była na wysokim poziomie i tutaj inwestujemy w nasz szpital miejski. Kolejnym takim bardzo ważnym obszarem jest dalsza rozbudowa Miejskiego Parku Przedsiębiorczości. Myślę tutaj o Parku Piaskówka. Kolejnym takim bardzo ważnym dla mnie osobiście obszarem jest zadbanie o jakość powietrza w naszym mieście, bo z tym jest bardzo różnie i tutaj chciałbym, żeby mój projekt polegający na tym, aby gmina miasta Tarnowa finansowała instalacje fotowoltaniczne do produkcji darmowego prądu dla mieszkańców, którzy chcieliby i zadeklarują. To jest możliwe? Miasto na to stać? Pani redaktor, jest bardzo dużo obszarów i programów na dofinansowania takich instalacji. One nie finansują w 100% tego typu urządzeń, natomiast miasto mogłoby tą część, która leży po stronie mieszkańca, finansować, dzięki czemu tacy użytkownicy mogliby takie instalacje i prąd, darmowy prąd, który jest z nich wytwarzany, przeznaczyć do ogrzewania własnych budynków, mieszkań, domów. Dzięki temu likwidowalibyśmy piece na paliwa stałe i nie emitowalibyśmy żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki temu to powietrze w naszym mieście radykalnie mogłoby ulec poprawie. Ja mam jeszcze takie pytanie i bardzo jestem ciekawa pańskiej odpowiedzi. Czy Tarnów odczuwa skutki wzrostu gospodarczego? Ja myślę, że tak jak większość miast w Polsce, jednak tak, to widać na ulicach miasta. Także w Tarnowie? Także w Tarnowie, no bo widzimy, że firmy, które świadczą usługi, mają bardzo duże obłożenie, jeśli chodzi o portfel zamówień, czyli cały czas coś tworzą, produkują, usługi świadczą. Bardzo często trzeba czekać bardzo długo na takie usługi takich firm, są zapisy, więc myślę, że ten wzrost gospodarczy jest zauważalny. Ale czy przeciętnemu mieszkańcowi Tarnowa jest lepiej? Czy jemu się lepiej żyje? Jak pan uważa? Ja myślę, że jednak tak. My jesteśmy społeczeństwem, które jednak w tym pędzie chcemy wszystko, żeby działo się szybciej. Natomiast jeśli popatrzymy na nasze miasto, zobaczymy, jak ono się zmieniło, że mamy nowy transport publiczny, bardzo nowoczesny, ekologiczny, nowoczesne autobusy, mamy nowe przystanki, bardzo estetyczne, mamy najlepszy w Polsce system do planowania podróży oparty o aplikację Google w czasie rzeczywistym, tak zwany system dynamiczny, jako jedyne miasto to w Polsce, no to jeśli chodzi o tą sferę transportu publicznego, jesteśmy naprawdę tutaj na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że również widać te inwestycje w infrastrukturę, że budują się nowe ciągi komunikacyjne, ulica elektryczna, no wreszcie kolej dała odetchnąć miastu i oddała no, jeszcze nie do końca. Jeszcze nie do końca, ale mamy nadzieję, że to będzie w bardzo szybkim czasie dokończona, ten ostatni wiadukt. Panie radny, któremu z kandydatów na prezydenta Tarnowa dałby pan przewagę? Są różne sondaże i zgoła różne wyniki. Ja myślę, że najważniejszym sondażem jest ten sondaż, który będzie 21 października, czyli dzień wyborów. Ja liczę, że nasz kandydat, pan prezydent Roman Ciepiela, w tych wyborach wygra, że mieszkańcy ponownie zaufają prezydentowi i będzie miał możliwość dokończyć te wielkie projekty, które są rozpoczęte, które są w przygotowaniu i miasto radykalnie zmieni swój wygląd, swoją funkcję. No to idźmy dalej. Pańska ocena prezydenta Tarnowa w skali od 1 do 6, czyli szkolna ocena.
Myślę, że jestem tutaj kiepskim kandydatem na nauczyciela i do oceny takiej szkolnej, natomiast ja myślę, że to była kadencja, nasza wspólna, dobra kadencja. W trakcie tej 4 lat pozyskaliśmy dla miasta blisko 300 milionów środków zewnętrznych. To jest niebagatelna kwota. Zrobiliśmy bardzo wiele zadań, choćby nawet wspomniana infrastruktura, czy... Prezydent na szóstkę? Ja celujący? Myślę, że się nie pokuszę, a filozofii takiej ciągłej doskonalenia jakości nie ma stanów perfekcyjnych, więc ja jako wyznawca tej filozofii pokusiłbym się, że to jest taka ocena, myślę, 4 z plusem, żeby dać szansę jeszcze na to, aby w przyszłej kadencji pewne rzeczy jeszcze ulepszyć, poprawić, więc taka, myślę, bardzo mocna 4 z plusem, to jest taka sprawiedliwa ocena. Idziecie razem do wyboru z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, pan, czyli Zbigniew Kajpus i obecny prezydent Roman Ciepiela. Czy to jest dobry prezydent? Tak, ja myślę, że to jest dobry prezydent. Jest to prezydent, który ma bardzo duże doświadczenie w samorządzie i jest człowiekiem, który jeśli coś robi, to całkowicie oddaje się tej pracy. A potrafi słuchać ludzi, zwykłych ludzi? Ja myślę, że potrafi słuchać zwykłych ludzi, aczkolwiek jest to bardzo trudne. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że ile osób, ile mieszkańców, tyle jest zdań, więc każdy ma jakieś swoją opinię, jakieś swoje sugestie i trudno jest wysłuchać wszystkich i wszystkie te sugestie zastosować, bo czasami one są ze sobą sprzeczne, więc ja myślę, że bardzo dobrą cechą jest to, aby słuchać ludzi, ale drugą stroną jest też podejmować jednak decyzje, które są w pewnym sensie kompromisem, tak aby zadowolić jak największą ilość mieszkańców. No, niestety życie jest takie, że nie da się po prostu wszystkich postulatów spełnić, bo czasem one są sprzeczne ze sobą. Widzę w mieście, w Tarnowie, plakaty wyborcze brata Mariusza Kajpusa. Kiedy będą pańskie? Ja myślę, że na dniach rozpocznę taką kampanię wizerunkową, zewnętrzną. Natomiast dla mnie dużo bardziej ważna jest taka kampania merytoryczna, aby spierać się na argumenty, aby pokazać mieszkańcom realny program, bo taki program mamy, ja osobiście mam taki program. Jak pan to zrobi? Jak pan to pokaże mieszkańcom? W jaki sposób? Myślę, że po prostu takie audycje, jak u pani redaktor, bardzo dużo wnoszą, aby poinformować mieszkańców o tym, co chcemy zrobić. Myślę, że ważne jest też komunikować się przez inne media z mieszkańcami, aby nie tylko wizerunkowo, ale też powiedzieć, co chcemy zrobić, bo naprawdę mamy dużo tych ciekawych projektów, tak jak mówię, dalsza rozbudowa chociażby placówek medycznych, niektóre, jak widzimy, zostały zmodernizowane, czy budowa chociażby, bardzo ważne dla mnie, domu pobytu seniora. Wiemy, że nasze społeczeństwo się starzeje z jakichś przyczyn. Często ludzie starsi zostają sami, bo dzieci, nie wiem, wybrały inną karierę w innych miastach, gdzieś wyjechały i te osoby zostają praktycznie same. I ja uważam, że miasto Tarnów, jego obowiązkiem jest wybudowanie takiego ośrodka pobytu seniora w Tarnowie, gdzie tacy ludzie mogliby w komfortowych i godnych warunkach spędzić swoją emeryturę, swoją jesień swojego życia i o to będę przede wszystkim też zabiegał. Taka społeczna odpowiedzialność tutaj nas, radnych, na nas ciąży i to starzejące się społeczeństwo całe w naszym kraju dopinguje nas do tego, aby szybciej podejmować takie decyzje i szybciej realizować takie zadania. Mamy Słoneczne Wzgórze, to jest też obiekt, który powstał dla ludzi, którzy nie są samodzielni i potrzebują takiej pomocy. Natomiast... Jeszcze jedno pytanie na koniec. Zostając właśnie przy służbie zdrowia, czy uważa pan, że Tarnów ma dobry dostęp do służby zdrowia, do opieki medycznej? Ja myślę, że tak, że Tarnów ma niezły i w rankingach, które oceniają miasta pod tym względem, bardzo dobrze wypadamy. Mamy, tak jak powiedziałem, wszystkie zmodernizowane placówki, czy zespół przychodni specjalistycznych na wysokim poziomie. Ale w kolejkach czeka się wciąż bardzo długo do specjalisty. Oczywiście, ale to już nie jest domena miasta, tylko Narodowego Funduszu Zdrowia. A czy można coś z tym zrobić? Proszę panią, pani redaktor, można, pod warunkiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie prowadził bardziej elastyczną politykę, czyli więcej będzie kontraktował usług w miejskich placówkach opieki, jak gdyby domena właśnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówki nasze są zmodernizowane, przygotowane, gotowe do podpisywania kontraktów, natomiast decyzja należy do urzędników w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy wie pan, ile się przeciętnie zarabia w Tarnowie?
Myślę, że pani redaktor za mało i to jest moja opinia i dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, aby nie tylko miasto się rozwijało, ale również mieszkańcy, bo nie ma rozwoju miasta bez mieszkańców. Mieszkańcy muszą rozwijać się, myślę, szybciej, a my musimy stwarzać warunki do tego rozwoju. Natomiast część obszaru leży w gestii miasta, gminy miasta Tarnowa, natomiast część niestety jest domeną polityki centralnej, rządowej i tutaj liczymy na to, że rząd będzie miał tą politykę proobywatelską, będzie stwarzał warunki do rozwoju również mieszkańców Tarnowa. Natomiast bardzo ważne jest to, abyśmy zachowali ten samorząd, żebyśmy nie pozwolili na dalszą centralizację, gdyż ta reforma samorządowa dała nam pieniądze, czyli samorządowcom, gminom, które my możemy nimi się sami gospodarować. Natomiast tendencje mamy takie, żeby ponownie centralizować. Jeśli pójdziemy w tym kierunku, no to na pewno będzie to dużo trudniejsze zadanie. Radny miejski Zbigniew Kajpus, kandydat do Rady Miasta z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom.